Dzisiaj wyjątkowe święto, wspaniałe święto. Inaugurujemy 11 dni osób niepełnosprawnych. Tym wielką radość czuję w sercu, że możemy się spotkać osobiście po tych 2 latach pandemii i takiej działalności online. Pamiętam, gdy 11 lat temu usiedliśmy w trójkę, czyli ja, Jerzy Jastrzębski, pomysłodawca Dni Osób Niepełnosprawnych i dyrektor MOK-u Andrzej Sobierajski, do tworzenia Dni Osób Niepełnosprawnych, przyświecały nam takie 2 główne cele. Pierwszy cel to jest edukowanie i uwrażliwianie, edukowanie społeczeństwa na to, że wśród nas mieszkają osoby z niepełnosprawnościami i one mają takie same prawa i takie same potrzeby. I zwracanie uwagi na te potrzeby, uwrażliwianie społeczeństwa na ich potrzeby. A drugi cel był taki, że chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w którym właśnie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pokazać swoje pasje, swoje talenty, będą mogły wyjść do społeczeństwa i pokazać: tak, jesteśmy. Jesteśmy tutaj, mieszkamy, żyjemy i też dajemy ogromną wartość dla tego społeczeństwa. Czy nam się udało? Myślę, że tak. Dołączyło do nas bardzo, bardzo wiele instytucji i każdego roku wspólnie świętujemy i pokazujemy, że wszyscy, wszyscy jesteśmy równi. Bo przecież życie piękne jest, wystarczy tylko mieć co jeść, a wtedy smutki prysną byle gdzie. Motywem przewodnim naszego spotkania jest przyjaźń i solidarność. Nawiązując do słów przyjaźni, dzisiaj w imieniu wszystkich tu zgromadzonych pragnę podziękować wielkim ludziom, naszym przyjaciołom, którym chcemy powiedzieć dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie, że pomagacie. Dziękujemy za przyjaźń wam i waszym bliskim. Dziękujemy 22 kawalerom orderu i 2 nagrodzonym instytucjom. Ten niezwykły klub wspaniałych ludzi, przepełnionych empatią, niech świadczy o naszej solidarności ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Niech ten order Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami odzwierciedli nasze uczucia wdzięczności, będzie symbolem wiecznie trwającej przyjaźni i wynikającej z niej solidarności i poczucia braterstwa. Przywitajmy, drodzy Państwo, dzisiejszych laureatów. Panią Annę Brzostek i pana Leszka Brzostek. Pana Michała Kobrzyńskiego nie ma z nami, ale zapraszam rodzinę. Tak, zapraszamy mamę. Mamę i córkę. I zapraszam na scenę pana Jerzego Jastrzębskiego. Chciałbym podziękować przede wszystkim przedstawicielom Kapituły za tą pracę, którą włożyli, bo to jest bardzo duży wkład i bardzo odpowiedzialna rola. Promowanie, wyróżnianie osób, które w szczególny sposób poświęcają się osobom, które potrzebują specjalnej takiej troski. 10 sekund minęło. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz duże brawa dla laureatów. Dziękujemy. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj podziękować wszystkim tym, którzy się bardzo napracowali, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Tutaj pan dyrektor Sobierajski słusznie powiedział, że to cały rok świętujemy wasze święto. I jest wiele imprez, jest wiele przedsięwzięć, gdzie możecie zaprezentować swoje umiejętności, gdzie możecie mądrze i pięknie rywalizować ze sobą, gdzie możecie spotkać swoich kolegów z innych ośrodków, z innych gmin, czy nawet z innych powiatów. W tej chwili trwa kiermasz Fundacji Promień Słońca, współorganizowany z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Zespołem Szkół Millennium w Legionowie. Na dole jest przygotowane stoisko, duże stoisko, na którym znajduje się dziesiątki stroików, dziesiątki ozdób świątecznych, wielkanocnych. Zapraszamy Państwa. Następnie, jeżeli mówimy o tym dniu, trzeba powiedzieć również o przesłuchaniach w konkursach. W konkursie dzisiaj konkurs małych form teatralnych i medialnych. Wystąpią na scenie zespoły z naszego powiatu, będą walczyły o właśnie o nagrody, będą walczyły o miejsce, ale to jest tak naprawdę w tym konkursie
mniej ważne. Ważne jest to, że uczestnicy mogą się zaprezentować dzisiaj przed publicznością, przed jury i 28 kwietnia wystąpią również laureaci tego konkursu. Gwiazdą dzisiejszego dnia był pan Tadeusz Woźniak, wystąpił podczas uroczystego otwarcia Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Był to wspaniały występ, wystąpił z synem Filipem. Chodźmy wszyscy dobrej